Witam Was ponownie. Dzisiaj będziemy robić doniczkę taką w kształcie zajączka z butelki plastikowej. Dzisiaj pomaga nam moja Karolinka, moja córeczka. I teraz powiem Wam, co potrzebujemy, żeby zrobić taką doniczkę. Potrzebujemy oczywiście plastikowej butelki, nożyczek, flamastera, farbę akrylowej. Najlepsza by była farba akrylowa. Jeśli nie posiadacie farby akrylowej, może być to farba plakatowa. Oczywiście możemy jeszcze użyć na przykład farby takiej do ścian. Również się świetnie sprawdza. Ziemia. No i oczywiście nasionka. My mamy tutaj nasionka rzeżuchy lub owies wielkanocny. No i przystępujemy do działania. Najpierw musimy narysować sobie kształt zajączka lub naszego króliczka, jak kto woli. I teraz wyciąć go. Tutaj poproście o pomoc rodziców, dlatego że plastikowe butelki są dosyć sztywne i może być to problem. Jak wytniemy, to musimy pomalować. Wybieramy sobie kolor naszego zajączka. I za pomocą pędzla lub takiej gąbki, tu mamy taką specjalną gąbkę, jeśli nie macie gąbek na patyczku, możecie wziąć gąbkę do mycia naczyń, przeciąć na pół i równie dobrze się sprawdza w malowaniu naszego zajączka, tak? Malujemy dwie warstwy, czyli malujemy najpierw jedną, odczekamy aż wyschnie parę godzin i nakładamy następną warstwę. Jak już mamy pomalowanego, możemy za pomocą flamastrów narysować mu. Tutaj ma uszy, nos, buzię, oczy i tutaj jeszcze ma wąsy, tak? I tak przygotowana doniczka jest skończona. Potrzebujemy jedynie dołożyć sobie ziemi. Tutaj już Karolincia nam wkłada ziemię. Tak? Super. Kiedy napełnimy już naszą doniczkę, tak, jeszcze chwileczkę. Super. Nasza doniczka już jest pełna. Bierzemy sobie teraz naczynia. My będziemy siać owies wielkanocny, natomiast pamiętajcie o tym, że owies wielkanocny wzrasta dosyć długo, jest to w granicach 10 dni, żeby był taki piękny, do 14. Jeśli macie dużo mniej czasu, wybierzcie sobie rzeżuchę, która wzrasta około 3-4 dni. My siejemy sobie nasz owies. Super. I w ten sposób rozkładamy. Możemy troszeczkę przesypać ziemią. Troszkę przesypujemy ziemią. I w ten sposób odstawiamy w ciepłe, słoneczne miejsce i czekamy, aż nam wyrośnie. Jeśli nie macie ziemi, możemy użyć do tego na przykład waty lub jakieś ligniny, ale wtedy proponuję użyć rzeżuchy, a nie owsa. Dobrze, to dziękuję Wam bardzo za uwagę. Życzę Wam wesołych świąt i zapraszam na kolejne filmiki.